Także, proszę Państwa, Jezusicek, w ogóle w Biblii pojęcie Jezusicek nie istnieje. To jest nadane przez pogaństwo, wzięte z pogaństwa, przez ludowość, no ale zapotrzebowanie prymitywnego człowieka. Pamiętacie Państwo, co to była ta Biblia dla ubogich, że jak chłop ze wsi poszedł do kościoła, to musiały mu te laleczki latać. Musiało to się kręcić, Biblia dla ubogich, proszę Państwa. No i te apokryfy były to wszystko, aby nie Biblia. Robił diabeł Biblię w łacinę, w różne języki skomplikowane, w schematy, w jakieś symbole, żeby ludzie byli ciemni, a bardziej skomplikowanych rzeczy nie mogli pojąć, dlatego była łacina. Proszę Państwa, dużo na ten temat mamy w naszym programie, w naszych komentarzach, naszego radia Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. I dzisiaj jak ktoś, kto nie chce Biblii znać, nie czyta, to najczęściej jest tak, że on nie wie, co tam w tej Biblii jest. I teraz jak sugerują, że tu książki, a takie, a siakie, a zrakie, to więc wiedza taka tych ludzi, których spotykamy na ulicach stołecznego miasta Warszawy tutaj w Polsce, a ta wiedza jest bardzo powierzchowna. Dlatego mówimy, że ludzie się biją, się kłócą, zgrzytają na siebie zębami, oceniają, krytykują wzrokiem, tak przyjeżdżają według swojego krzyża góra, dół, lewo, prawo. Oceniają ciebie, pomimo że ciebie pierwszy raz widzą, nie znają. Po co to robić, po co? Taka złowrogość, taka jakaś zajadłość, prawda? I ludzie zaczepiają siebie, a to jeszcze też i z innego powodu, jeżeli chodzi o tych, co denaturaty piją i żebrzący, wszelcy, dookoła kościołów, na ulicy, krakowskie przedmieście, oczywiście w całej Warszawie, nie dadzą wam przejść nerwy i stres. Zanim przejdziemy, proszę Państwa, do takiego święta, jeszcze wielkanocnego, to też trzeba wiedzieć, że święta wielkanocne, proszę Państwa, są pogańskie. Bo zawsze coś, co umiera, to się musi odrodzić. Albo się rodzi po to, żeby musiało umrzeć, żeby mogło umrzeć. I tak Jezusa w taki kołowrót wprzęgnięto, co wszystko jest nieprawdą. Jezus Chrystus nie po to przyszedł, żeby się w kółko rodzić i umierać, tylko po to, żeby być królem w Królestwie Bożym. Jezus Chrystus ma być królem w Królestwie Bożym. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, my mówimy takie oryginały, że nie ma argumentów przeciw. Nie możecie nic powiedzieć, że to nieprawda. Wszystko jest prawdą. Michałek mówi tu rację, proszę Państwa. Michałek powiela prawdę, całą prawdę, że matka krzyczy, że matka wrzeszczy i on po prostu uciekł z domu. No i gdzie go teraz szukać? No i szukaj wiatru w polu. No a to tu, a to tam jest. Przecież to tylko dobrzy ludzie mu pomogą. No to 21 lat, 21 lat, ale to nie o lata też chodzi. Jeszcze o inne rzeczy chodzi. O pewnego rodzaju też i niepełnosprawność. No ale jeżeli ludzie się sobą nie będą interesować, tylko będą myśleć o sobie, prawda? Państwo zobaczą, jak to w Niemczech jest ta choinka. Wychodzą na ulicę, rozdają prezenty. Umawiają się widocznie może i znają tych takich różnych ludzi bezdomnych, dają prezenty. A tutaj, proszę Państwa, jakby coś ktoś komuś miał dać, to by chyba 10 lat kolejnych musiałby to gadać, co on tu dał, komu nie pomógł. A tutaj w Biblii mamy radę, niech nie wie lewica, co czyni prawica. Niech nie wie lewica, co czyni, to jest takie żydowskie, to jest takie, no takie ludzkie, niech nie wie lewica, co czyni prawica. A tutaj, wiesz, jest odwrotnie. Nie wolno przy dziecku mówić, nie wolno przy dziecku krzyczeć, nie wolno przy dziecku wrzeszczeć. Od tego jest pan domu, ale jeżeli pan domu nie dba o porządek, o miłość, o pokój, o łagodność w domu, no to to nie jest pan domu, tylko dziad domu. No i byłyśmy wczoraj u Mareczka. Specjalnie pojechałyśmy tutaj dookoła, bo Mareczek mówi, przyjdź do mnie. Ja mówię, jak to przyjdź do mnie, jak to trzeba jechać. Nawet z tej trasy łazienkowskiej, czy z tej strony trasą łazienkowską, czy przez dworzec wschodni. No to więc wsiadłyśmy z Michałkiem 147 na dworzec wschodni, przeszłyśmy przez dworzec wschodni, wsiadłyśmy w 173, też było 123. Jechałyśmy do Mareczka, tam dwa razy kłótnie były. Mareczkiem. No. Niestety.
Nic nikomu nie wolno dawać, tak jak powiedziała ta w tej firmie Orange. Nic nikomu, ja też mu dałam nawet dwa numery, no jeden to on wcale nie używał, bo jak miał ten numer internetowy, to on z tego numeru internetowego korzystał. No ale dałam mu tam 290 zł do zapłacenia, on to przepił z tym Dominikiem. I po prostu cały czas sprzedawał i Ewki rzeczy, i moje różnego rodzaju kapelusze, takie, co by ktoś kupił, no, a on by miał z tego jakieś względy, pieniądze. I po prostu, jak to Ewka mówi, dzisiaj przyjdzie, będzie kolejna porcja komentarzy, kosztem innych, a że po prostu Świadkowie Jehowy go wzięli z przytułka świętego Łazarza w Piasecznie, to były dzieci przecież, i Pawełek Kotyński tam był z zespołem Downa, tam choroby niektóre były dość ciężkie, no i takie lekkie, i takie o chłoptysie. No i teraz on sobie tutaj pomieszkuje sam, mu wychodzi, jemu to nie wychodzi, prawda, no ale po prostu nie ma tej psychologii, on też. Bardzo dużo ludzi nie ma tej psychologii. Potrzebna jest wiedza psychologiczna. Ja myślę, żeby tak posłać na studia psychologiczne, żeby to był obowiązek, to by to przydało się w życiu bardzo. Przydałoby się, bo tak, tak, tak. Ale widzicie Państwo, w Biblii to wszystko jest. To więc jeszcze raz powtarzam, żeby ludzie czytali Biblię, to byliby mądrzy. Weź Księgę Przysłów Salomona, jakie piękne przekłady są Księgi Kaznodziei Salomona, Księgi Przypowieści Salomona. Ile tam piękności, ile tam pięknych rzeczy jest, proszę Pani. No to człowiek byłby inteligentny, byłby mądry. A te książki, które człowiek pisze, niedoskonałe, niemoralne książki, no złe książki, od szatana, szatan przecież tym wszystkim steruje, szatan chce ludzi zniewolić, żeby ludzie nie służyli Jahwe, tylko jemu, to przecież już w czasie Adama i Ewy.